Witam wszystkich, jestem Shrank. W tym odcinku zagrajmy w Q-Board, kontynuujemy naszą przygodę z tą grą. W poprzednim odcinku, jak wspominałem, chcemy jeszcze dać temu światowi jeden lub dwa odcinki szansy. Jest to spowodowane tym, iż po prostu na tym świecie bardzo mało pojawia się potworków. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale jest to o tyle niefajne, iż po prostu bardzo wolno ekspimy. Ale ponieważ udało nam się tutaj dotrzeć do miasta, stwierdziliśmy po prostu ostatnio, że damy jeszcze temu światowi z 1-2 odcinki szansy i właśnie to robimy. Dlatego w tym odcinku udamy się na małą eksplorację świata. Sądzę, że udamy się w tamte góry. Jest szansa, że tam będzie trochę potworków, więc zobaczymy, jak ta wyprawa się skończy. Mam nadzieję, że tych potworków będzie dużo. Jeśli nie oglądaliście ostatnich odcinków, to jak możecie teraz zauważyć, udało nam się wreszcie dotrzeć do tej śnieżnej mapy, do której naprawdę przez dłuższy okres czasu staraliśmy się dotrzeć. Więc powiem szczerze, że cieszę się, że wreszcie nam się udało. Gdyż nie ma co się oszukiwać, ale ile czasu można było podróżować, no. Fajnie wyglądają te światy w keyboardzie, bardzo ładnie się generują, ale wieczna podróż? No kurczę, no nie wiem. Nie wiem, czy to by było idealne rozwiązanie. I powiem szczerze, że chyba jednak nie. Skoro mamy tutaj ogień, to rozmrozimy trochę tych naszych zamrożonych roślinek, które są nam potrzebne do napojów leczniczych. O, udało nam się dostać dwa te kwiatki, dwie te roślinki z tego jednego zamrożonego przedmiotu. O, kolejne dwie. No to trochę ich zdobyliśmy. Dobrze, teraz czy biegniemy w dobrą stronę? Tak. Oby tu był miliard. Mam nadzieję, że będzie miliard. No bo przydałoby się troszkę jednak tych poziomów zdobyć. 11 poziom pod takiej ilości grania w keyboarda to naprawdę nie jest dobry wynik, a nie jest to spowodowane tym, że nie wiemy jak grać, czy nie wiemy gdzie biec, ale po prostu, jak wspominałem na samym początku, na tej mapie generuje się bardzo, bardzo mało potworów. To, że tutaj widzicie 4 chickeny naraz, to jest jakieś naprawdę niesamowite wydarzenie. Tam jeszcze jakiś cwaniaczek sobie biega. Okej, bardzo szybko sobie z nim poradziliśmy. I biegniemy dalej. Zrobimy super skok. No cóż, czy ten skok był taki super? Mam nadzieję, że był w miarę chociaż. Dobrze, więc jesteśmy już na tej górze. Kurczę, powiem szczerze, myślałem, że będzie tutaj takie siedlisko potworków. Ponieważ czasami takie właśnie góry się tworzą, na których jest dużo potworków albo jakichś takich bohaterów wrogo do nas nastawionych. A tutaj niestety to się chyba skończy tym, że to jest zwykła góra. To jest bardzo niepocieszający fakt. Naprawdę staramy dać się tej mapie jeszcze ostatnią szansę, ale kurczę no. Ona robi wszystko, żebyśmy wrócili na tą pierwszą mapę, na której grałem. Na której zacząłem swoją przygodę z keyboardem. Tutaj przyjaciele nastawieni do nas bohaterowie. Zostaw go! Czyli naszego... Ach, no i zabił tego bohatera, no cóż. Nie mogliśmy nic zrobić. Czy on tutaj nie za bardzo jakieś ma koksowe sztuczki? Spróbujemy go pokonać. No cóż, walka z nim nie stanowi aż tak dużego wyzwania, ale będzie to trochę długa walka. Haha, ale udało nam się idealnie zablokować jego atak. No to cóż, tego już nie.
mamy skok. Ha, ha, ha. Chodź tu do nas. No wracaj, nie rób scenek, bo tu... Kurczę, nie wiem, chcesz przykozaczyć, czy o co ci chodzi? Ejeju, ale to jest... Już sobie teraz przypomniałem, czemu ja tak tego przeciwnika nie lubię. Już dawno go nie spotkałem, ale jak zobaczyłem tą gębę, mówię, ja go skądś znam. Ja tego typa skądś znam przecież. Ja go już musiałem spotkać w tej grze, skoro go tak nie lubię. No i okazało się, że tak, przypomniało mi się, to jest ten niemilec, którego się bije w pół dnia. Nie, gdzie on pobiegł? Dobra, ziomek, nie mamy na ciebie czasu, bo ty tak pół dnia byś się chciał z nami bić. Ta, już, teraz to wiesz. Teraz to na razie, o. I kto tutaj kogo w pytkę robi? Ha, 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 my ciebie. Spokojnie byśmy sobie z nim poradzili, ale walka z nim nie ma sensu, jeśli mamy go bić pół dnia, to byłaby to po prostu strata czasu. Popatrzmy, gdzie my w ogóle lecimy, bo tak, to, że lecimy, to wiem, ale czy my lecimy w ogóle w dobrym kierunku? Chyba nie. Chyba chcieliśmy udać się w inne miejsce. Wszyscy spotkaliśmy jakieś niegrzeczne gnole. Jeszcze są jakieś króliczki. Podejdziemy, żeby zaatakować je chyba takie wszystkie. Okej. Okay. Poradziliśmy sobie z nimi bez problemu. Ciekawe, czy... No, ten okrój jest wyświetlany dla nas na czerwono, czyli jest potężnym przeciwnikiem jak na nasz poziom, więc... Sądzę, że zaatakowanie go nie byłoby najlepszym pomysłem. Dobrze, spróbujemy udać się tutaj w te rejony, może tam coś ciekawego odkryjemy. Jak na razie wszystko zapowiada się na to, iż będziemy musieli wrócić do tej pierwszej mapy. A tam, jeśli wrócimy, to tam będzie akcji non-stop, bo tam, kurczę, mam takie miejscówki odnalezione do ekspienia. Na tą taką miejscówkę, gdzie tam są potworki, które zaraz wam powiem, tylko od tego wariata musimy pierw kultury nauczyć, bo niegrzecznie przerywa. Nie, kurczę! Coś tu on się chciał w nauczyciela zamienić. Ile ty chciałeś wziąć na klatę, ty typie, ty. Tak, a ci przyszli nam pomóc, jak już go zabiliśmy. Też jakieś lepsze wariaty. No, jeśli byśmy poszli tam na tamtą mapkę, to tam jest miliard potworków na lewo i prawo, tam można farmić wszystko. I fioletowe tam leciały przedmioty, i żółte, tam leciało normalnie wszystko, a tutaj w ogóle nie dość, że żadnych przedmiotów nie ma, to że w ogóle potworków nie ma, taka ślipa zupełna. Ja myślałem, że jak dam sobie Sida miliard, to będzie miliard wszystkiego, miliard dropów, miliard potworków, miliard przedmiotów, miliard wszystkiego, a tu właśnie to jest, nie wiem, miliard, ale jakby na minusie, tu nic nie ma. No tak, ty myślisz, że tak będziemy się z tobą bili jednym pół dnia. Dobra, chodź tu. Tak naprawdę prosisz się, to masz. No jeszcze zdobyliśmy poziom. Więc nie jest źle. Udamy się w tamtą stronę tego mieczyka. Ciekawe, jaki boss tam czeka. Może by było coś na nasz poziom. Ten jaki tutaj szalony pingwin. Tak sobie pociesznie chodzi. Tam pod nami był, jeśli ktoś nie zauważył, to tam sobie pociesznie biegł pod nami. Kolejny ogr. Fajnie są przeciwnicy, którzy mają miliard, ale to nie na nasz poziom. W Q-boardzie najbardziej... W sumie jedną z rzeczy, której mi brakuje najbardziej w tej grze, to jest muzyka. Muzyki mi strasznie brakuje w tej grze. Przydałaby się jakaś ścieżka dźwiękowa, ponieważ no ta cisza jest strasznie nudna. No nie oszukujmy się, kurczę, ta cisza jest nudna, no. Na pewno o wiele fajniej by się eksplorował ten świat, prawda, jakby tu były jakieś fajne ścieżki dźwiękowe. Znowu ten wariat.
No, co on nam tu robi, ten typek? Odejdź, odejdź od nas, no. Daj nam zebrać tutaj przedmioty, ty. Ale tylko jeśli grzeczny, no. No dobra, więc pokonaliśmy go. Szybko się może uleczmy. Okej, co my tu mamy? Tutaj coś było dla nas. Tak. Zielone buty. No cóż, zawsze jakiś progres. Zawsze coś do przodu ruszyło. No, kurczę, weź tutaj. Wejdź. Haminotaury plus jeden. To nam się nie podoba. No ale cóż, możemy spróbować innych przeciwników plus jeden zaatakować. Już walczyliśmy tam z paroma, ale... Dobrze się farmi, jak się atakuje kilka potworków naraz. To pozwala na bardzo szybkie zdobywanie punktów doświadczenia. No cóż, idzie tutaj dość łatwo nam z tymi przeciwnikami, więc... Przynajmniej w miarę łatwo, więc sądzę, że w tej mapce to szansę jednak możemy jeszcze dać. Tym bardziej, że wreszcie coś zaczęło iść do przodu. Co my tu mamy? Czyli niczego jeszcze nie możemy używać nowego. Kot plus jeden, no to jest przeciwnik. Aha! Aha, on jest na czerwono, czyli że on będzie chciał z nami walczyć. Dobrze wiedzieć. Najbardziej lubię, jak są przeciwnicy walczący w zwarciu. Wtedy nie ma żadnych problemów z nawet bardzo, bardzo dużymi ilościami przeciwników. Czy oni tam się schowali? Oj, kolejny wojownik. Więc tutaj grupkę tych przeciwników zbierzemy sobie w miarę pokaźną. Widzę. No dobrze, sądzę, że to będzie wystarczająca ilość, by zacząć walkę, bo już nam zaczynałem uciekać. Wracaj tu. No. Już się zaczęli nam rozbiegać, więc... Będziemy ich atakowali tym blokiem naszym. Jak widzicie, poradziliśmy sobie bez problemu, więc... Ta miejscówka jest dobra, widzę. Tutaj jest jeszcze jakiś boss do pokonania, ale... Na razie bossa chyba nie będziemy ruszali. Chociaż może zobaczmy. Może zobaczymy, jak będzie nam z nim szło. Jak będzie zabijanie go szło w miarę sprawnie, to go zabijemy. Jak nie, to w okresie trzeba go bić pół dnia, no to podziękujemy za taką akcję, bo to zdać tu pół dnia nie ma sensu. No cóż, bicie go nie ma sensu, bo... ma bardzo dużo punktów życia. Tu jeszcze tych kotów trochę zbierzemy. O, tutaj w ogóle ilu jeszcze jest przeciwników. No, tutaj teraz to podekspimy. Thank you.
Kurczę, co tu się dzieje na ekranie? Nie, biją nas! Zostawcie nas! Musimy szybko potiona użyć. Co tu się dzieje? Ale żeśmy tych potworów wzięli na klatę miliard. Ale jak widzicie, punkty doświadczenia od razu zaczęły szybciej nam wpadać. Cóż, niestety nic dobrego dla nas nie zdobyliśmy w tym momencie. Tutaj może jeszcze te dwa koty przeatakujemy i... Kumulacja. No, niezidentyfikowany przedmiot na nasz poziom mniej więcej, więc... Fajnie. No cóż, w tym odcinku to by było na... Aha! Jednak nie! Jednak nie! Jednak nie pozwolą nam się rozstać ze sobą. Dobrze, więc jeszcze raz. Więc w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka. Dzięki za oglądanie.